wściekłość po ujawnieniu wielkiej afery szpiegowskiej i inwigilacja europejskich przywódców. Dania wiedziała o tym od lat. Duńska wojskowa służba wywiadowcza FE umożliwiła Amerykanom podsłuchiwanie kanclerz Niemiec Angeli Merkel oraz innych czołowych polityków w Niemczech, Francji, Norwegii i Szwecji, ujawnił duński nadawca radiowo-telewizyjny Doktor. Co najmniej od 2015 roku duński rząd wiedział o inwigilacji krajów europejskich prowadzonej przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego NSA, wynika ze wspólnych ustaleń kilku europejskich mediów. Według nich inwigilacja była wymierzona także w samą Danię. Duński nadawca radiowo-telewizyjny Doktor, we współpracy ze szwedzką SVT, norweską NRK, francuskim Le Monde oraz niemieckimi NDR, WDR i Süddeutsche Zeitung, ujawnił w niedzielę, że duńska wojskowa służba wywiadowcza FE umożliwiła Amerykanom podsłuchiwanie kanclerz Niemiec Angeli Merkel oraz innych czołowych polityków w Niemczech, Francji, Norwegii i Szwecji. Rząd w Kopenhadze wiedział o inwigilacji. Z ustaleń tych wynika, że rząd w Kopenhadze wiedział o inwigilacji innych krajów europejskich najpóźniej od 2015 roku, kiedy to opublikowano tzw. raport Dunhammer. W odpowiedzi na informacje ujawnione przez byłego współpracownika NSA Edwarda Snowdena duńscy specjaliści od wywiadu i informatyki wskazali w nim zakres współpracy duńskiego wywiadu z NSA. Najprawdopodobniej wówczas rząd duński dowiedział się, że Dania pomagała w zakładaniu podsłuchów u czołowych polityków ze Szwecji, Norwegii, Holandii, Francji i Niemiec. W tym kraju podsłuchiwano oprócz kanclerz Angeli Merkel i obecnego prezydenta Niemiec, wówczas szefa MSZ, Franka Waltera Steinmeiera oraz ówczesnego kandydata SPD na kanclerza Pera Steinbrücka. W wywiadzie dla NDR, WDR i SZ, Steinbrück powiedział: z politycznego punktu widzenia uważam, że to skandal. Państwa zachodnie potrzebują sprawnych i zdolnych do działania służb wywiadowczych, ale ten rodzaj przechwytywania danych wśród partnerów pokazuje, że prowadzą oni własne życie, ocenił. Oprogramowanie szpiegowskie według źródeł duńskiego nadawcy NSA i duńska FE używały do inwigilacji i oprogramowania szpiegowskiego Skystore. Program ten był w przeszłości wykorzystywany przez NSA i zaprzyjaźnione agencje wywiadowcze, w tym niemiecką Federalną Służbę Wywiadowczą BND, do filtrowania i analizowania niektórych wyszukiwanych haseł, takich jak adresy e-mail lub numery telefonów, z dużych strumieni danych. Według raportu Dunhammer, który do dziś pozostaje tajny i badał współpracę NSA i FE w latach 2012 i 2014, inwigilacja była również wymierzona w samą Danię. Według dokumentu duński wywiad zagraniczny pomagał Amerykanom w monitorowaniu ich własnego rządu, co jest zabronione przez duńskie prawo i doprowadziło do fali oburzenia po wyjściu afery na jaw w 2020 roku. W trakcie wyjaśniania skandalu do dymisji zdążyło się podać całe kierownictwo FE. Stanęli przed wyborem. Duńczycy stanęli wówczas przed wyborem współpracy z Amerykanami lub z ich europejskimi partnerami. To właśnie wtedy wyraźnie zdecydowali się na rzecz Amerykanów, a przeciwko swoim europejskim partnerom, wyjaśnia Thomas Wegener-Fries, duński ekspert do spraw pracy agencji wywiadowczych. Polityk współrządzącej w Niemczech partii CDU Patryk Sensburg, były szef komisji Bundestagu do spraw NSA, również nie jest zaskoczony najnowszymi rewelacjami. Trzeba zrozumieć system służb wywiadowczych, mówi Sensburg. Tu nie chodzi o przyjaźnianie o roszczenia moralno-etyczne. Chodzi o egzekwowanie interesów, podkreśla. NSA, duńska służba wywiadowcza FE i duńskie Ministerstwo Obrony nie skomentowały doniesień prasy. Szefowa resortu Trine Bramsen oświadczyła jedynie, że systematyczne podsłuchiwanie bliskich sojuszników jest nie do zaakceptowania. Od 2007 roku niemiecka BND również wykorzystywała oprogramowanie szpiegowskie Skystore, otrzymane od NSA. Używały go głównie do monitorowania i oceny łączności satelitarnej. BND szpiegowało nie tylko terrorystów, ale także amerykańskich i europejskich polityków, ministerstwa i agencje rządowe, Interpol, OBWE, firmy i różne organizacje pozarządowe,